Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. YouTube nagrał najgorszy film na YouTube. Rewind 2018 zdołał zdobyć już 12 milionów łapek w dół. To musi robić wrażenie. Zdeklasował tym samym ostatniego rekordzistę, czyli Justina Biebera z jego teledyskiem Baby. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować tego kanału. Miłego oglądania. Pierwszy YouTube Rewind powstał już w 2011 roku i miał za zadanie podsumować miniony rok, to co było najciekawsze na tej platformie. Wtedy przybrało to formę po prostu top 10 najpopularniejszych filmów, które prezentowała Rebecca Black. Ale YouTube postanowił trochę podkręcić sytuację. W kolejnych latach zaczął zapraszać twórców do wspólnego nagrywania odcinków. I tak, mieliśmy teledysk Gangnam Style, w którym uczestniczyli najpopularniejsi YouTuberzy. Ich lista rosła z roku na rok, aż w 2017 roku przekroczyła 130 osób w jednym YouTube Rewind. Jego długość przekroczyła 7 minut i to był naprawdę potężny film. W tym roku YouTube chciał zrobić coś innego, skrócił listę uczestników, no ale wyszła z tego wszystkiego klapa. W internecie zawrzało, gdzie jest PewDiePie, gdzie są moi ulubieni twórcy, co robi tam Will Smith, który przecież nie jest YouTuberem, co robi tam Ninja, który przecież nagrywa na Twitchu, o co w ogóle chodzi? No właśnie, o co chodzi YouTubeowi i dlaczego nagrał właśnie taki odcinek? No musimy zderzyć się z brutalną rzeczywistością. Google, czyli właściciel YouTuba, jest firmą, która jest nastawiona na realizację jak najwyższych zysków. A zyski do tej platformy dostarczają oczywiście reklamodawcy. No i tu właśnie pojawia się problem, bo my jako twórcy i użytkownicy YouTuba oczekowaliśmy filmu, który byłby hołdem oddany nam, podsumowaniem 2018 roku. Z perspektywy Google'a, czyli właściciela YouTube'a, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Oni chcieli, żeby Rewind 2018 był reklamą platformy dla potencjalnych reklamodawców. Pokazaniem, że na YouTubie można znaleźć content family friendly, że nie ma tam złych emocji, złych materiałów, tak żeby jak najwięcej reklamodawców przyciągnąć właśnie do swojej platformy. Z jednej strony jest to dla nas bolesne, bo zderzamy się właśnie z takim filmem, który dostaje mega, mega dużo hejtu, trochę moim zdaniem nieuzasadnionego, ale nie da się powstrzymać już tak rozpędzonej kuli śniegowej. Z drugiej strony, ja jako twórca również mi zależy na tym, żeby było jak najwięcej reklamodawców na tej platformie. Nie zapomnijcie, że reklamy na YouTubie są prezentowane w systemie aukcyjnym, czyli im więcej jest osób chętnych do zakupu reklamy, tym ich cena rośnie. Oczywiście dla YouTuba to jest większy zysk, ale dla twórców również to jest większy zysk. Także moim zdaniem usuwanie kontrowersyjnych treści z platformy jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko czy tędy droga, dlaczego pato streamy dalej istnieją na YouTubie, a YouTube Rewind jest jaki jest? Do tego chęć wciśnięcia tak wielu wątków w jeden krótki film spowodowało, że zrobił się on bardzo chaotyczny i trudny do oglądania. Od kilku lat nagrywaniem YouTube Rewind zajmuje się jeden producent, raczej firma produkcyjna, Portal A z San Francisco. No jak widzicie, jakby produkcyjnie myślę, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. I chyba nie możemy mieć pretensji do akurat Portal A za powstanie tego filmu, bo myślę, że YouTube z góry narzucił, jak on ma wyglądać. Ja też nie wiem, co robi tam Will Smith i na pewno za dużo jest tam Fortnite'a, który pojawia się w sumie przez cały film i jest motywem przewodnim. Ja wiem, że ta gra jest bardzo popularna, ale nie zapomnijmy, że YouTube to nie tylko gaming. Gdzie są inni popularni twórcy, gdzie są rzeczy, które się działy na YouTubie, gdzie są rzeczy, które zmieniły świat na YouTubie. YouTube, albo zrób to dobrze, albo może zrezygnuj w ogóle z YouTube Rewind, może nazwij to reklama YouTube 2018, wtedy będzie fair i może nie zderzysz się z taką ilością hejtu. A wy, co myślicie o najnowszym YouTube Rewind? Podoba wam się? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, chętnie z wami o tym podyskutuję. Jeżeli ten film ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować tego kanału. Ja już się żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!